barwili, nie wracaj do tego. Nie zapomnij również dlatego, że byłyby podejrzenia do okoliczności, Bóg zniszczył dobrze pamiętam, Lucyfera od razu, byłyby podejrzenia, co dwa razy powinien zrobić, co podpowiadam ludziom. Przede wszystkim analiza jednak przyczyny. I to trzeba zrobić krytycznie, samokrytycznie. Osoba zdradzona też ma zawsze jakiś udział w sprawie. Nawet to, że pozwalała na rzecz, na co nie powinna pozwalać. To też jest udział w sprawie. I przyczyną często jest ta wiara, że to jest fajna zgoda, że to daje szczęście po czasie. Od tego absolutnie odżegnać, absolutnie to zanegować swojej głowy. Tak? Jeżeli elementem towarzyszące zdradzie była pornografia, to chciałaby absolutnie, a nie wiem, co to jest, absolutnie radykalnie zerwać pornografię. Jeżeli to były jakieś tam dziwne, pozornie zabawy w internecie, to absolutnie radykalnie z tym zerwać i tak dalej, i tak dalej. A więc całą sferę seksualności, płciowości prowadzi do absolutnej czystości. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to zagraża nam kolejna strona. Tak jak będzie łatwiejsza niż pierwsza. Częstym brakiem, takim, który otwiera wódkę do ewentualizacji, brak czasu poświęcanego sobie nawzajem. Małżonkowie żyją nieraz ciężko pracując na rzecz rodziny, ale nie mają czasu dla siebie i okazuje się, że więcej czasu spędzą z koleżanką z pracy niż z tą żoną, więc mam czasu na porozmawianie z nią niż żoną i tak dalej. To się dość szybko może przerodzić w jakieś niebezpieczne związki. Również ważnym terenem, w który towarzyszy zdradzą, jakimś pośrednią przyczyną zdrady, jest ogólnie bałagan w sferze intymnej. Ten bałagan z różnych powodów powstaje, często wnoszą małżonkowie bałagan już w małżeństwie, często sami współżyjący ślubem z innymi osobami, właśnie tam te wszystkie pornografie i tak dalej, ale w samym służbie małżeńskim. Lęki jakieś, antykoncepcja, która zawsze połączona z lękiem, straszenie, że jak się dziecko poczuje, to nie pozwolę się urodzić, zmuszanie do służenia w warunkach złych, czasem w warunkach, które na przykład mężczyzna widział w pornografii, które żona to odtwarzała, ona się tym brzydzi, ale się zgadza, ale zgadza się wbrew sobie, się blokuje. Mnóstwo blokad małżonkowie mają w sferze intymnej. Jeżeli mają się naprawdę uczciwie i trwale zabezpieczyć przed następną zdradą, to muszą do bólu wyczyścić sferę seksualności. Absolutnie to musi być piękne, czyste, bez żadnych lęków, zwłaszcza po stronie kobiety. Kobieta powinna opowiedzieć o tych lękach, a mąż powinien wszystkie źródła lęków zdecydować. To jest taki naczelny lęk, jest lęk przed dzieckiem. Ale potrzebował tymczasowej sieci. I ten lęk przed dzieckiem zawsze wprowadza zamieszanie i jakiś ból w sferze intymnej, blokady z tego wynikające. Ja nie mówię, że małżonkowie wszyscy muszą zawsze planować poczęcie dziecka. A czym innym jest możliwość nieplanowania, czy jest paniczny lęk, czy nawet mówienie małżonkowi, że jak się pocznie, to nie pozwoli się urodzić, prawda? Bo takie sytuacje też niestety znam. Tam nie może dobrze układać się sytuacja intymna. Kiedyś była taka dawna zasada unikania okazji do grzechu. Niestety ludzie dzisiaj żyjąc w małżeństwie nie unikają okazji do grzechu. Chodzą i sami na imprezy różnego rodzaju i nieraz wątpliwe. Wyjeżdżają sami na wakacje, bo on woli w góry, ona woli nad morze i się rozdzielają. To są sytuacje, które potem generują taki generalnie oddalanie się od siebie. Ale naczelnym, według mojego rozeznania, i to nie są powodów powolnościowych, racjonalnych, bo to widzę w przypadku towarzyszenia małżeństwa po zdradzie. Naczelną przyczyną jest oddalenie się od Boga, oddalenie się od sakramentu, oddalenie się od przykazań, których jedno brzmi nie cudzołóż. I to nie jest tak, że ja oddaliłem się od cudzołóż. Jeżeli jakiekolwiek przykazanie sobie poluźniłem, to w tym momencie powstanie pewne rozprzężenie w całości, prawda? I łatwiej mi jest, jeżeli pozwolę się na kradzież, jeżeli pozwolę się na cokolwiek, jakiekolwiek wykroczenie, przy jakimkolwiek przykazaniu, to ułatwia mi to drogę do wykroczenia również przeciwko przykazaniu nie cudzołóż. Ale jak powiedziałem, świat robi wszystko, żebyśmy nie patrzyli ostro na przykazania. Teraz o paru błędach typowych jeszcze pozwolę się, ale już postaram się krótko, żeby się na mnie patrzy z zgorszeniem, że jeszcze mam tyle notatek przed sobą. A tak jak powiedziałem, temat też dla mnie okazał się szerszy niż pierwotnie myślałem. Także jeszcze odrobinę cierpliwości. Takie podstawowe błędy. No,
Boże, że w ogóle nie ma skruchy, nie ma chęci naprawy, nie ma, to niestety jest błąd całkowicie blokujący możliwość pełnej naprawy. Natomiast błędem jest częste powracanie do tego wydarzenia. Ja wiem, że to boli, ale trzeba zdobyć na to, żeby zakazać sobie na ten temat mówić, zakazać sobie na ten temat myśleć, a przynajmniej rozpamiętywać. I w chwili, kiedy myśli się pojawiają, uciekać myślami na jakiś teren, na przykład na teren hobby, na jakiś teren ciekawy dla mnie, żeby nie pozwalać sobie rozmyślać na ten temat, bo to będzie niszczyło i to może niszczyć przez długie lata. Taką znam sytuację z poradni, gdzie po 26 latach małżeństwa, i tak akurat to było dokładnie w czerwcu, dokładnie wtedy, kiedy my z żoną mieliśmy 26 rocznicę ślubu, wchodzi para do poradni, mówi, jesteśmy 26 lat po ślubie. Zdążyłem pomyśleć, no, mógłbym ja tu wchodzić. I opowiedzieli o zdradzie, dramatycznej zdradzie, takiej trochę okazjonalnej, głupiej i każda jest głupia, tak, ale mąż pojechał zresztą z inicjatywy żony na wielką budowę, to były 70 lata, jeszcze te późne gierkowskie budowy, gdzie można było trochę więcej zarobić. Wypchnięty przez żonę pojechał, no tam co, baraki w błocie stały, jedyną rozrywką to była, przepraszam, wódka, polska budowa i panienki, które chodziły wokół tych baraków i chciały coś dorobić. No i on gdzieś tam trochę nadużył alkoholu, nie wiedział, jak to się stało z kolegami, wypił, opuścił się przy łóżku, przerażony do żony, pojechał do żony, wsiada na kolana, błagał o wybaczenie i żona mu formalnie wybaczyła. I przez 26 lat nie było innego tematu w domu. Trójka dzieciaków, która wiedziała, że tatuś jeszcze przy siłę planował, jak ją upokorzyć, jak ją zniszczyć, jak ją pohańczyć. Niemalże sąsiedzi byli w tej sieni. Ona jak opowiadała o tym, się tak podniecała, że w końcu krzyczała, płakała, że jak on mógł ją tak po 26 latach, prawda? Oczywiście ja nie chcę usprawiedliwiać zdrady, ale gdyby ona naprawdę przestała o tym mówić, myśleć, to nie, no, rana by była zabliźniona, ale mogliby w miarę normalnie żyć, a ona niemalże co dzień o tym przypominała. To jest ogromna nierozsądność. Drugi taki wielki błąd, który bardzo przestrzegam, znaczy nikomu nie życzę, żeby znaleźć się w sytuacji zdrady, ale gdzieś na racji znajomi coś, pomagajmy ludziom. Otóż opowiadanie szczegółów. Znowu sytuacja się może zdradzał. Przez kilka miesięcy żonę planował sobie, że tak nawet dobrze będzie, bo żona nie niechętna tak trochę do tej seksualności, a on tak na boku się odpręży, będzie w domu jak aniołek i wtedy będą wszyscy będą zadowoleni, i żona i dzieci. No ale akurat się wydało, tak? Tego nie przewidział swojej bajce, więc żona bardzo rozwita, nie słusznie. Albo natychmiast zrywasz kobietą, albo wynocha z domu, nie będę tego tolerować. No i się przeraził, bo tego nie było w jego planie. Rzeczywiście, autentycznie zerwał, całkowicie zerwał z kobietą. Ale ona zarządza szczegółów, wiąże sobie skruszę i niestety niemądrości, nieroztropności, bo powiedział wszystko, co chciał. Oczywiście pierwszy pytanie, czy młodsza, czy zgrabniejsza, czy ładniejsza, takie kobiece. Ale też między innymi powiedział, gdzie się spotykali. To był hotel na trasie z ich domu do jej pracy. I ona 10 razy w tygodniu, 5 razy rano i 5 razy po południu, jadąc do pracy, myślała, co tam się działo. Ona się naprawdę nadawała do 8 latach wyszli wybaczonej, autentycznie szczerze wybaczonej zdarzy. Ale była ta pożywka dla wyobraźni, która ich niszczyła. Tak więc, ponieważ przeciwnie, prawda, absolutnie tak. Czasem ludzie mówią, że zdarzy lepiej ukryć, co oczy nie widzą, to sercu nie zdarzy. Owszem, nie zawsze można oddać i powiedzieć natychmiast, ale można na to przygotować, ale ostatecznie musimy stanąć w prawdzie, prędzej czy później. Czasem rzeczywiście jest to wielki ciężar osoby, która zdradziła, że musi dłuższy czas, nie dla swojej wygody, ze względu na swoją żonkę, przygotowywać się na powiedzenie prawdy, ale generalnie powinien się zdradzać do stanięcia w prawdzie, jeśli mówi o prawdziwej głębokiej relacji małżeńskiej. Natomiast nie powiedzieć po to, żeby, bo czasem prawda może zabić, tak, i nie można powiedzieć to w chwili, kiedy osoba jest kompletnie niegotowa i może ta przerwa naprawdę da, bo tam sytuacja samobójstwa zdradzi, prawda? I w związku z tym też tą prawdę trzeba z miłością przekazać, ale zmierzać do tego, żeby powiedzieć. Natomiast jeśli prawda tam, ale w żadnym wypadku samo. Każdy szczegół powiedziany ze zdrady będzie pożywką dla wyobraźni. Znam taką sytuację, gdzie mąż zadał żonę. Wydało się, i rzeczywiście ona mu to wybaczyła. On faktycznie zerwał kontakty z tamtą kobietą, ale zachował sobie ulubiony sweterek, który od niej dostał.
I on nie mógł zrozumieć, jak poradzili, rozmawialiśmy, on nie mógł zrozumieć, że ma go spalić. Wiesz, przecież dobry sweter, ładny, sympatyczny, lubi go. Jak żona go widziała w tym swetrze, to dostawała białej gorączki, prawda? Zostawił to sweter, co takiego. Oczywiście, no mężczyźni nie zrozumieją uczuć kobiety, ale powinni je szanować. I ten głupi sweterek był przedmiotem dość długo trwającej, no, tragicznej sytuacji w tym małżeństwie, które nie mogli zagoić ran, bo sweterek o tym przypominał, że była jakaś inna kobieta, od której ten sweterek dostał i go bardzo lubi, bo to jest fajny sweterek. No. Tak więc takich rzeczy nie wolno robić. Jest wszystko. I też nie wolno po zdradzie powrócić do takiego samego życia jak przed stratą. Zada ma być bardzo poważnym ostrzeżeniem. Jeżeli już nastąpiła, może to zabrzmieć trochę dziwnie, ma z niej wyniknąć dobro. Małżeństwo po zdradzie, po jakimś oczywiście okresie zbierania się, musi być lepszym małżeństwem niż przed, bo to jest jedyne takie skuteczne zabezpieczenie przed groźbą następnej zdrady. Bo jak jednak zebrać podstawowe zasady, bo spróbować nie wracać do tego, czyli nie mów po wybaczeniu. Nie mówić, nie myśleć, nie wyrzucić z tyłu głowy, nie pozwalać sobie rozpamiętywać. Oczywiście bezwzględnie przeprosić, prosić o wybaczenie i próbować zadośćuczyniać, tak? Dlatego się nie da tak do końca zrównoważyć niczym, ale w zasadzie osoba, która zdradziła, powinna całe życie odpokutowywać ten fakt zdrady. Całkowicie należy odciąć się od osoby, z którą nastąpiła zdrada. To jest też czasem praktycznie trudne, bo to jest osoba z pracy, na przykład zmienić pracę, załatwić przeniesienie tamtej osoby, czasem zmienić miejsce zamieszkania, bo to jest sprawa tak poważna, że nie można narażać się na to, że to będzie odgrzewane przez codzienne spotkania, tak? Czasem sąsiadka, wyprowadzić się. Ja wiem, że to nie jest w polskich warunkach łatwe, ale dążyć do tego, żeby całkowicie i radykalnie zerwać kontakty z tą osobą. Nawet jak to jest osoba z rodziny, na przykład siostra żony, trudno ten kontakt moim zdaniem należy urwać, bo to będzie nawet jeśli nie doprowadzi do kolejnej zdrady, to będzie odświeżać te złe sytuacje i utrudni gojenie się tych ran po zdradzie. Na pewno ważnym terenem, którym powinien po zdradzie być radykalnie zmieniony, To jest sfera intymna. Jak tylko możliwe wprowadzenie ładu w tę dziedzinę i tu spełniać w zasadzie wszystkie pragnienia, zwłaszcza żony. Chodzi mi o pragnienia zagwarantowania jej braku lęku. Tak? Kobiety się boją różnych rzeczy, my tego nie rozumiemy jako mężczyźni. Tak? Boją się rzeczy irracjonalnych. Nie ma się niczego bać, czyli w zasadzie wszystkie żądania, może powiedzmy, żony powinien mąż spełniać. Oczywiście wszystkie moralnie dobre i akceptowalne, tak? Bo znam przypadek, gdzie żona zażądała od męża zabaw w trójkę z kolegą swoim, tak? I mąż to żądanie spełnił. No, nie chcę powiedzieć, jakie dramatyczne skutki takiej zabawy. No, więc oczywiście moralnie złych żądań żony nie wolno spełniać, ale wszystkie, które ona mówi, że jej odbierają spokój, należy tak zrobić, żeby nie miała się czego bać. Nie może się bać dziecka, nie może się bać, że mąż sobie pójdzie, nie może się bać, że ktoś podgląda i słyszy i tak dalej. Te warunki, no czas za nie, o nie znacznie bardziej zadbać niż mężczyźni, to się wydaje ważne. No i jeżeli mamy mówić o jakimś prawdziwym pozbieraniu się po zdradzie, to zawsze to będzie poważne przybliżenie się do Boga. Modlitwa wspólna na przykład. Może wspólny spowiednik, jeżeli się zgodzi. Sakramenty, częsta spowiedź, prawda? I jeżeli rzeczywiście radykalnie zmieni się życie po zdradzie, będzie ta skrucha, będzie to wybaczenie, no to wtedy mamy szansę na powrót zaufania. I tutaj jeszcze jeden błąd, który popełniają mężczyźni. Mężczyzna zdradził, przestał zdradzać, on żąda natychmiast pełnego zaufania. Niestety to, że przez rok czy przez nawet dłuższy czas żona nie będzie w pełni ufać mężowi, to jest kara za grzechy. To on musi w pokorze przyjmować, a wielu się denerwuje i wścieka, że ona mu nie ufa, mimo że on już jest w porządku, tak? On sobie niejako na to zasłużył, na ten brak zaufania, zniszczył jej zaufanie, często bezgraniczne i dlatego musi jako pokutę przyjąć cierpliwy powrót do pełnego zaufania, które jest możliwe. I to chcę powiedzieć na koniec optymistycznego, co nie ma być zachętą do zdrady oczywiście,
osób, które boleją z powodu zdrady, że jest możliwe pełny powrót zaufania, pełny powrót do pięknego małżeństwa. Co więcej, znam przypadki, dla których zdrada była wstrząsem, który w ostatecznym efekcie okazał się dla małżeństwa pożyteczny, bo rzeczywiście bardzo przybliżyli się do Pana Boga, bardzo przybliżyli się do siebie i stworzyli małżeństwo znacznie lepsze niż, było przed zdradą. Oczywiście nie należy tego planować. To, że jest możliwe powrót do pełni łask, bym tak powiedział, po dramacie zdrady mamy chociażby w życiu Ojca Świętych, największa święta Magdalena, no, utrudniła się, jak to się mówi, z najstarszą profesją, była jawną grzesznicą, prawda? Dzisiaj byśmy to dosadnie określili. I staje się wielką świętą pierwszą, której Chrystus się pokazuje. Święty Augustyn też rozrabiał nieprawdopodobnie. Ale co on powiedział po nawróceniu? Bardzo charakterystyczne słowa. Żałuję każdego dnia, kiedy byłem daleko od Boga. Czyli nie planujmy się tak, że my się trochę pozdradzamy, pobawimy, a potem się nawrócimy, będziemy żyli długo i szczęśliwie. Nie. Każdy dzień, który jest nieład w dziedzinie seksualności, a zdrada jest jej szczytem, to jest dzień stracony z życia i dzień, którego należy żałować. Dlatego trzeba jak najprędzej powracać do pełnej, pięknej więzi małżeńskiej, czystości małżeńskiej, do pięknej, pięknego używania sfery seksualności do pogłębienia więzi. Tej więzi, co w zasadzie jest celem tak naprawdę. Celem małżeństwa, wspólnego do świętości przez budowę komunii osób, jak nam powiedział Jan Paweł II, jeszcze komunii nadzór osób boskich. A więc mamy zmierzać do pięknej, głębokiej komunii, której drastycznym zniszczeniem jest zdrada. I na pewno należy się zdrady bać, wystrzegać i na dalekim przedpolu przed nią zabezpieczać. A gdy już ktoś został dotknięty, to leczyć, bo uleczenie jest możliwe. Ale ja widzę możliwość tylko w takim porządnym nawróceniu, przytuleniu się do Pana Boga. Bóg zapłać. Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami telefonicznego i poprzez Facebooka. Telefony do studia dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Na Facebooku adres audycji dla małżonków i rodziców. Że to, co jest prywatne, jest publiczne i orientacja seksualna w tym momencie w Polsce jest publiczna dlatego, że nie jest przezroczysta, że nie jest prywatna, że to, że ja z moim partnerem okazywałbym sobie uczucia na ulicy dla państwa, którzy przychodziliby obok, nie byłoby przezroczyste. Dziękuję. Czy ktoś chciałby się odnieść w obecnym? Tak, proszę. Mój argument, że dyskryminacja w homosie byłaby wtedy, gdyby homo się udało porozumieć z mężczyzną, a wtedy by było. Po drugie, twierdzenie pani profesor, to pani udaje naukowca, że w każdym środowisku jest 10% homosów. Proszę państwa, możemy zwiedzić 100 dowolnych wsi, jak pani znajdzie tych 102 homosów, to będzie to bardzo dużo. Z całą pewnością. Co do nazewnictwa. Moim zdaniem, na moje wczucie językowe, homo znacznie lepiej. Pederasta, na przykład przychodzisz homoseksualista, kwestia poczucia językowego. Ten termin ja wymyśliłem, więc to nie jest tak, że ja używam obraźliwego słowa, bo ja wymyśliłem, to nie będzie obraźliwe, skoro ja je wymyśliłem. A po trzecie, proszę Państwa, powiedziała Pani Profesor, że zboczenie jest wtedy, gdy brak fizycznej zgody. Otóż Pani obraża zoofilów. Więc sobie wyobrażam sukę merdającą radośnie ogonem. I to nawet entuzjastycznie. To w związkach jednopłciowych rodzi się tyle samo dzieci, a często więcej niż w związkach różnopłciowych. To podobne. Teraz.
A pana stwierdzenie, że pan nie może się ożenić z mężczyzną, jest nieprawdziwe, bo oczywiście w wielu państwach mógłby pan to zrobić. Tylko w kraju, w którym się dyskryminuje ludzi ze względu na płeć i orientację seksualną, nie jest to możliwe. Dziękuję bardzo. Natomiast rzeczywiście to stawia bardzo ciekawy problem prawny, ponieważ nie możemy w Unii Europejskiej traktować ludzi gorzej na terenie Polski, niż są traktowani w swoim własnym kraju. Czyli jeżeli w kraju, w którym przebywają i żyją, zawarli bądź związek małżeński, bądź związek partnerski i są osobami jednopłciowymi, to my jesteśmy zobowiązani w ramach porządku prawnego nie traktować tych osób gorzej, niż są traktowani w swoim kraju. Dziękuję, pani Janusz Korwin-Mikke. Proszę państwa, no, ja chcę powiedzieć, że również w Sodomie poszczególne dzielnice były postępowo ogarniane, prawda, przez postęp i skutki tego znamy. Co pan ma na myśli? Że w Sodomie też postęp się rozwijał. Otóż, jak pani nie rozumie, to trudno. Ale ja się odwołam w takim razie tylko do klasyka. Pozwolę sobie Waliguskiego odczytać. Czasza niebios jasna i czysta, świerszcze grają we lnie i w peluszce. Rolnik homoseksualista przysiadł sobie na chwilę przy duszce. To on pierwszy się zdecydował. Przedtem tego nie było na wiosce. Ech, dziedzina trudna i nowa. Ech, niełatwo podać postęp. Nie wydzierży, kto mdły i słaby. Nie wprowadzi tutaj Europy. Gdy w dar pociągnie wodobawy, powinno go ciągnąć na chłopy. Zniechęcony jest i rozbity. Ot jak wczoraj mrugnął na Michałka, to Michałek, cholerny prymityw, głód mrugnął i krzyk, jest gorzałka. Zaś Wojtka pogładził w przelocie, w oczy przy tym patrząc łagodnie, Wojtek zaraz na niego, ty młocie, ręce sobie wycieraj bez spodnich. Z Jaśkiem także wyszła rozmowa, przez godzinę gadał do miernoty, że tendencja ogólnoświatowa, a ten naraz tych pożyć 100 złotych. Henio bydle płochliwe i durne, usłyszawszy o tych nowych stylach, jęknął, nigdy, ja od tego umrę. I do lat mu natychmiast dał wiele. Wiejski dzionek rozkitał szeroko, rolnik sobie żal i gory zdusił, splunął, bruknął, hit wam wszystkim w oko, po czym z drugą pobiegł do Magdusi. To jest. Kapitan, nie ma tego pełnego spokoju, jaki by poleciła swojej córce. Warunki, które by poleciła swojej córce, dopiero są dla niej dobre, to prawda. I bardzo wiele kobiet zgadza się w warunkach, które by nie poleciła córce. Zgadza się w warunkach jakiegoś lęku. Zupełnie nieświadomie odkrywa w tym coraz większą blokadę na swoją seksualność. Ale to całkowitej niechęci. Przed wieloma laty takie badania były robione w Polsce. I małżeństwa, nie myślą się rozwodzić, ale to jest tak, w taki sposób dobrych małżeństwa. Między 2/3 a 80% żon, no, przeszkadzało się na służbie, bo mężowi zależy, ale gdyby nie było, byłby spokój. Naprawdę się rodzą. I słuchajcie, ziemia jest okrągła, naprawdę. Mimo, że wydaje się płaska, jak się stoi przed tym budynkiem. Jest między innymi naprawdę. Możemy zaprzeczać faktom, ale tak się dzieje. To pewne zachowania koszmarne, złe, niszczące i wiele małżeństw i wiele winnych osobiście podsłucha tych podpowiedzi świata i rozpoczyna zbudowę wrócić na jaskółcie przed ślubę. Bardzo wiele małżeństw zaczyna. Ludzie, którzy się podają za wierzący, no są wierzący, praktykujący, ale uwierzyli światu, że jednak trzeba poczułem zacząć, bo się okaże, że nie pasujemy, to z bzdurą totalną, tak? I teraz ona, zgadzając się na spółcie przed ślubem, oczywiście wnosi duży lęk, a co będzie, jak on mnie zostawi, a co będzie, jak zostanę z dzieckiem, są lęku uzasadniony, bo przy takiej sytuacji się zdarzają, tak? I już na starcie ona jest zablokowana w patrzeniu na sferę seksualności. Są żony, które całą sferę seksualności na skutek właśnie doświadczeń życiowych traktują jako sferę brudną, jako sferę grzeszną, aż tak. Dzisiaj to już pewnie się nie zdarza, ale no, z 40 lat temu to znał z opowieści kapłanów, że małżonkowie po współżyciu normalnym, prawidłowym, dobrym małżeńskim nie szli do komunii, prawda? Bo uważali to za grzeszne. Jakieś tam resztki takiego myślenia pozostają, ale w części to odwoła się do jego mądrości, do jego, do tego, że stać na to, żeby to zmienić. I zaproponować plan, który będzie mierzony konkretnymi czynami.
niechęciami. Dobrze, tam postaram się być lepszy dla dzieci. To bzdura, to nic z tego nie wyniknie. Ale jeżeli konkretnie jakiś czas, czy jakąś czynność, którą gdzieś wykonam, to jest na przykład kompanię małego, to jest kapitalną inwestycją, potem więź z nastolatkiem, jak się okazuje, są badania na ten temat. A więc plan zmiany i zamieniony na czyny, ale musi być akceptowany przez męża, który wcześniej rozumie, że to, co sobą reprezentuje, nie ze swojej do końca winy, nie jest fajne dla rodziny, jest to złe i trzeba to zmienić. To jest ciężka praca, którą jak się oprze o modlitwie, to może stać się cud takiej zmiany nawet całkiem dorosłego mężczyzny. I znam takie sytuacje. Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże. Wioletta z Krosna. Ja chciałam może pokrótce odpowiedzieć swoją traumatyczną sytuację. Jestem co 23 lata w małżeństwie. Dotknęła mnie teraz zdrada przez męża. Mąż wyprowadził się z domu w kwietniu. Znaczy ja dowiedziałam się, że mnie zdrada, poprosiłam, aby się wyprowadził z domu. Wyprowadził się, bo sam się chciał najpierw wyprowadzić ze swoją osobą, w której się zakochał, jak twierdzi, wyprowadził się z domu, okazało się, po 3 miesiącach wrócił do mnie, okazało się, że kobieta młodsza od niego o 20 lat jest w ciąży. Teraz mnie szantażuje SMS-ami, że mnie zrujnuje, że jestem ruiną. Ja od męża jestem młodsza 10 lat, a ta kobieta 20. Że teraz mnie szantażuje, że zniszczy mnie, zniszczy moją rodzinę, zniszczy mojego syna, że ona będzie miała wszystko. Jest w 6. miesiącu ciąży. Dzisiaj pytałam męża, czy utrzymuje nadal z nią kontakt, bo ja mieszkam nadal z mężem. No i z tej zdrady poczęło się dziecko. Co to jest za dziecko? My mamy jednego syna na 4. roku studiów medycznych i teraz po prostu... Ja chodzę do psychoterapeutki, dzisiaj byłam na kolejnej wizycie, ale terapeutka musiała wizytę przerwać, bo nie dała rady prowadzić rozmowy. Mąż również jeździ tylko do innego miasta, ponieważ jest osobą publiczną w swoim mieście. I jak chcę dalej żyć, czy da się żyć? Żyjemy razem w domu, mąż normalnie funkcjonuje, a ja po prostu opadam sił. Proszę ojca o parę słów. No to sytuacja, której właśnie nie omówiłem, a niestety jest mi zdana, nawet mam na pierwszym miejscu napisana rzecz, której nie powiedziałem, to jest dziecko ze zdrady. Oczywiście to pogarsza sytuację, bo powstaje problem, którego nie da się rozwiązać tak naprawdę dobrze. Oczywiście znam sytuację jakichś takich rozwiązań różnych, natomiast co jest was najważniejsze w tym momencie? Dopóki mąż nie uzna, że popełnił błąd, nie przeprosi, nie prosi o wybaczenie, dopóty nie da się tej sytuacji jakoś ułagodzić, prawda? Czasem mówię żonom, że no niestety przestań gotować, przestań prać, jeżeli on trwa w zdradzie, prawda? Bo jeżeli zerwał i teraz złością odreagowuje, no to trzeba to przetrzymać, bo to chwilę musi potrwać, tak? Świadczy o jego niedojrzałości, tylko tyle, prawda? Tak na marginesie szkoda, że osoba tak niedojrzała jest osobą publiczną, prawda? To też o czymś świadczy, o jakichś mechanizmach, które w naszym kraju funkcjonują, prawda? Ale to jest, że tak powiem, dygresja zupełnie na boku. Nie do pani żadna pretensja. I dziecko ze zdrady no zawsze jest skrzywdzone, tak? Bo ono tak naprawdę najważniejsze sakramentalne małżeństwo, czyli mąż powinien wrócić do żony. Ale teraz tamto dziecko ma prawo do ojca. No ma, no więc ten ojciec jakoś to dziecko powinien wspierać w ten czy inny sposób. Ale dziecko ma również prawo do miłości rodziców. I tego już ten, który zdradził, nie może zapewnić, no bo by musiał żyć z dwoma kobietami, nie wiem, nieparzysty, nieparzysty, nie, no absurd zupełny, prawda? I no znam taką sytuację, gdzie jest dziecko ze zdrady w małżeństwie, jest 3 dzieci i jedno dziecko ze zdrady i są wielkie, żona wybaczyła zdradę, mąż skruszał, tak, przeprasza za to wszystko, ale chce utrzymać kontakty z dzieckiem 12-letnim w tej chwili, a żona każde jego spotkanie z tym synem odchorowuje, prawda, i rzeczywiście nie może sobie z tym problemem poradzić. A z drugiej strony dziecko ma prawo do kontaktu z ojcem. Pewnie najlepszą sytuacją by było, gdyby albo małżeństwo zaadoptowało dziecko ze zdrady, że tamta matka, czy tamten ojciec, w zależności kto zdradził, się na to zgodzi.
wyrzucił dziecko, no, zminimalizowaną krzywdę, bo miało jednego rodzica naturalnego, a drugiego adopcyjnego, prawda? Albo żeby tamta osoba, która była tą stroną zdrady, tak, że tak powiem, i żeby tamta znalazła męża, który zaadoptuje dziecko, dziecko będzie miało też jakąś rodzinę, wtedy należałoby się z tego kontaktu z dzieckiem wycofać. Są ogromnie tutaj sytuacje, tylko o właśnie, gdyby nie było zdrady, nie byłoby tych sytuacji. No znam sytuację taką karkołomną, gdzie małżeństwo żyło kilka lat bez zdrady, znaczy żyło bez dzieci, potem się rozeszli, sakramentalne małżeństwo. Ona związała się z mężczyzną, miała trójkę dzieci, on związał się z kobietą, miał jedno dziecko, ona się nawróciła i chciała tą sytuację rozwiązać i wszelkie próby spełzły na niczym, w końcu wróciła do swojego męża i mają teraz wspólne dziecko. Mają trójkę dzieci z jej zdrady, jedno dziecko z jego zdrady i jedno wspólne dziecko. I to małżeństwo odważa się również dawać świadectwo, ale nie żeby zachwalać taką sytuację, tylko pokazując, że nawet w takiej sytuacji, która jest koszmarnie trudna, bo już innego słowa nie mam, udało im się, ale to warunkiem było to, że to było głębokie nawrócenie obojga. Nawrócenie do Pana Boga i trzymanie się już teraz bardzo, bardzo radykalnie i przykazań, i zasad, które ten nasz kochany Pan Bóg głosił, który my tak lekceważymy. Nawet w takiej sytuacji udało się ułożyć, oni w tej chwili mogą powiedzieć, są szczęśliwym małżeństwem z piątką dzieci, z piątką, z czego jedno jest wspólne. Słuchamy Radio Maryja. Cześć Boże, Julian. Ja chciałbym tak coś poruszyć. Na pewno jakoś nie od słowa. Otóż poznałem dziewczynę, kiedy byłem nawet młodszy. Poznaliśmy się, no i pragnąłem, zresztą tak jak rodzice mnie nauczyli, pragnąłem tego, żeby przed ślubem nie było współżycia. I tak było. Tego nie byliśmy, ale pytanie moje zapytałem, czy ta druga strona po prostu to też jest jakby wyczystą taką, którą nie miała współczucia z żadnym innym mężczyzną. Zapewniałem, że tak jest. Po ślubie okazało się zupełnie co innego. Jak tą zdradę ja po prostu kiedy się o tym przekonałem, no i nie, dla mnie nie ma po prostu życia. Jest dziecko, nie ma, ale nie ma życia. Ja to ciągle mam po prostu przed oczyma, że pomimo, że tak naprawdę prosiłem Boga, żeby to małżeństwo, żeby nam Pan dał czystość tą. A okazało się, że inaczej. Jak się tym wszystkim zachować? Jak, żeby chociaż to życie moje było, no bo nie ma teraz po prostu tego współżycia wspólnego, bo ta zdrada podmałżeńska jak gdyby rośnie, coraz się staje bardziej wyobrzymiana, w moim przynajmniej myśli, trudno mi sobie z tym poradzić. No to tyle bym miał. Jakoś chciałbym usłyszeć jakiś na ten temat. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Oczywiście sytuacja jest obiektywnie trudna, ale jest to zadanie dla Pana mimo wszystko, żeby tą zdradę wybaczyć, jeżeli żona wykazuje skruchę. Jest inną sprawą zupełnie, ale to tylko napomknę. Jeżeli Pan by wiedząc o tym, że ona miała mężczyznę jakiegoś i nie wyszedłby Pan, nie ożeniłby się Pan z nią, to tak naprawdę jest podstawa do uznania nieważności małżeństwa. Tylko, że nie da się określić nieważności syna, który potrzebuje i matki, i ojca i potrzebuje miłości między nimi, prawda? Ukrycie rzeczy ważnej, kłamstwo rzeczy ważne jest podstawą do uznania nieważności małżeństwa. Natomiast i tak naprawdę jedyne dobre rozwiązanie tej sytuacji, bardzo trudne dla Pana, ale jeśli Pan to podejmie, to Pan na tym podwójnie skorzysta, bo Pan pokona samego siebie, wybaczając tą sytuację. Zakładam, że żona wykazuje skruchę, że tak było, prawda? I budując
da się zbudować, nawet na takim kłamstwie zawarte małżeństwo, da się zbudować normalnie funkcjonujące małżeństwo, ale wymaga to od Pana ogromnej pracy nad sobą samym. Namawiałbym tutaj, żeby to oprzeć, współpracować ze stałym spowiednikiem. Potrzeba tu naprawdę przekroczenia siebie. Ale wiem, że jest to możliwe, bo znam takie przypadki, że mężczyzna w podobnej sytuacji potrafił siebie pokonać i przekonać do żony i budować z żoną no, z takiego materiału, jaki miał, prawda? Po takich ranach, jakie były. Dziękuję za odpowiedź. Na Facebooku pani Anna pisze o problemie związanym z samogwałtem męża. Czy zdradą można nazwać coś takiego, kiedy mąż pewnej żony nie powiedział jej przed ślubem o nałogu masturbacji i po ślubie kilka lat unikał współżycia, kłamiąc żonę, że źle się czuje i tak dalej. Po 7 latach przyznał się do nałogu oraz do tego, że unikał wielokrotnie współżycia właśnie z powodu codziennych masturbacji. Żona go po prostu nie obchodziła. Czy to jest forma zdrady? Oczywiście, że tak. Kobieta ta straciła kompletne zaufanie do swojego męża, nie mówiąc już o samoocenie, uczucia porzucenia, samotności, obrzydzenia do męża i tak dalej. Mąż w nałogu już 27 lat. Jak mogą to naprawić? I tutaj rzeczywiście jest to, co zacząłem przy poprzednim odpowiadać. Jeżeli ona, wiedząc o jego nałogu, nie wyszłaby za niego, są podstawy do uznania za małżeństwo za nieważne. To jest, ja nigdy do tego nie namawiałem ludzi, ale rozumiem, że tutaj nie wiem, czy to małżeństwo ma dzieci, czy to małżeństwo się jakoś pozbierało z tego jego nałogu, nie wiem, ale jeżeli ona została oszukana w tak ważnej rzeczy, dla niej ważnej, to małżeństwo, no mówię, są podstawy do uznania za nieważne, chociaż oczywiście ja nie mogę ferować wyroku sądu duchownego, tak? Natomiast jeżeli to się jakoś tam uładziło, to znowu, tak jak nad wszystkim, przechodząc nad tym, nie tyle do porządku dziennego, co pracując nad zminimalizowaniem kosztów tego, nie wracając do tego, nie mówiąc o tym, lecząc się całkowicie do pełnej czystości, można nawet w takiej sytuacji budować coraz głębszą więź. I ten trud, mówię, opłaci się obojgu, bo oboje urosną, chcąc sprostać wymaganiom, jakie są konieczne, chociażby ta czystość seksualna i jego osobista, i jej, i ich potem razem we współżyciu, jeżeli do tych współżycia dochodzi, bo z tego listu nie wynika, prawda? Ale bez wątpienia uruchamianie reakcji, tak jak we współżyciu, bez osoby drugiej, też jest formą zdrady. Zresztą nauk samogwałtu bardzo wypacza człowiekowi przeżywanie staroty, przeżywania przyjemności seksualnej, bo to jest przyjemność seksualna przeżywana w pojedynkę, bez miłości, bez relacji z drugą osobą, bez płodności, czyli kompletnie wypaczone przeżycie przyjemności seksualnej. Z tego się trzeba wyleczyć. Dopiero po wyleczeniu można budować relacje w ramach miłości, relację seksualną w ramach miłości z drugą osobą, z otwarciem na płodność. To wszystko trzeba odmienić całkowicie, jakby na drugą stronę przewrócić sposób przeżywania przyjemności seksualnej. Także ci, którzy mówią, że a masturbacja to nic takiego, jak się ożenisz, to ci przejdzie, albo nie wiedzą, co mówią, albo wiedzą i krzywdę ludziom wyrządzając, którzy to bagatelizują. Jest to problem bardzo poważny, niestety coraz częstszy. Słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja mam takie zapytanie, to znaczy... Kogo witamy? Na temat, czy z panem doktorem można byłoby rozmawiać poza anteną? Czy jest to możliwe? W Radiu Maryja nie ma takich opcji. Dobrze, a teraz ja z tym, że tak jak mówię, nie na temat to pytanie, ale chciałabym uzyskać opinię pana doktora. Córka żyje w związku sakramentalnym, z tym, że przed ślubem był związek cywilny i z tamtego związku cywilnego jest dziecko. I osoba, z którą się związała i ma związek sakramentalny, zaakceptowała to dziecko, ale teraz w momencie, kiedy chłopak zaczął dorastać, zaczęły się problemy i wyrzucanie tego dziecka z domu. Po prostu, wręcz. Powiedzenie, że ma się wynosić, że nie ma dla niego miejsca i takie sytuacje zdarzały się kilkakrotnie. Jak my mamy się zachować jako dziadkowie w tej sytuacji?
No, sytuacja bardzo trudna. Oczywiście sytuacja dowodzi tego, że relacja między córką a mężem nie jest dobra, tak? Bo gdyby ta relacja była dobra, bo znam sytuację zaadoptowania dziecka nie swojego i jest to wspaniały tatuś, prawda? Właśnie tak jest panna z dzieckiem przyjęta przez męża, nawet z dwójką dzieci, z trójką znam sytuację i te dzieciaki są absolutnie zaakceptowane, przyjęte. Także to, że to dziecko jest odrzucane, jest dramatem samym w sobie. Niestety ten problem jest do rozwiązania w małżeństwie. Co my dziadkowie mogą robić? Nie możecie chyba bezpośrednio interweniować, nie wiem, atakować dzięcia, czy jakieś tam pouczać go. To nic nie da zresztą. Na pewno możemy się modlić, na pewno możemy wspierać córkę, ale nie jakby przeciwko mężowi, tylko tam, gdzie potrzebuje wsparcia, nawet psychicznego, przez zwykłe rozmowy. Można znaleźć jakiegoś nie wiem, kapłana, w którym córka znajdzie oparcie w tej bardzo trudnej sytuacji, prawda? Ja domyślam się, jeżeli takie są reakcje ze strony tego mężczyzny, to on tam najbliżej kościoła i przykazań nie jest prawdopodobnie. Bo jeżeli by był jednak, praktykował regularnie, a tutaj nawalał, no to też może jakaś rozmowa z mądrym kapłanem może pomóc jemu zmienić postawę. Tak, mężczyźnie trudno jest przyjąć uwagi bezpośrednio od kobiety, od żony na przykład, prawda? Też dziadkowie nie są, teściowie nie są dobrymi osobami do zwracania uwagi zięciowi, także może jakiegoś innego mężczyznę, który jest ważny dla zięcia, podsunąć mu na rozmowę, żeby no, zmienił jakoś najpierw zdanie, a potem postępowanie. No. Bo jeżeli zgodził się, przyjął to dziecko, no, to pełna konsekwencja. To nie ma, że dziecko jest niegrzeczne, więc ja go wyrzucam z domu, prawda? To nie jest postawa dojrzała. Ale gdzieś tam przyczyny bym szukał w relacji jego z córką, tak, relacji małżeńskiej, ale też w tą nie bardzo możecie jako dziadkowie interweniować, więc cóż, pozostaje modlić się i ewentualnie podsuwać osoby, które mogłyby im pomóc. Tak bym widział, tak na szybko, prawda, nie znając dokładnie sytuacji, jaka tam jest. Dziękuję bardzo. Chwila muzyki. Mający jedność małżonków, uczących dialogu małżeńskiego w terminie od 30 września do 2 października w kolejny weekend. Tego rodzaju rekolekty są w Gdyni i w okręgu krakowskim w Krzeszowicach oraz w okręgu olsztyńskim w Pieniężnie. W Gdyni przyjmują zgłoszenia państwo długońscy telefon 58 719 5404, powtarzam, 58 719 5404. W okręgu krakowskim państwo choczewscy przyjmują zgłoszenia telefon 731 765 410, powtarzam, 731 765 410. W Pieniężnie są rekolekcje dla małżeństw, które już były na rekolekcjach podstawowych. Temat w dialogu z Panem Bogiem. Zgłoszenia przyjmują państwo Dramowiczowie. Telefon 603 713 291. Powtarzam, 603 713 291. Więcej na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl. Zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień 27 września. Męska duchowość, czyli sekrety męskiej duszy. Ksiądz dr Tomasz Strojnowski. 4 października Skaucie Europy, to życie w duchu 8 błogosławieństw. Druh Piotr Bogusz, namiestnik wędrowników, i druh Michał Pałamasz, członek Rady Naczelnej. I wracamy do dzisiejszego tematu, odbudowa relacji małżeńskich po zdradzie. Korzystamy z Facebooka, ze strony Audycja dla Małżonków. Są pytania, panie Jacku? Tak, szczęść Boże, czytam pytanie żony. Chciałem zapytać, jak to jest z zauroczeniem innym mężczyzną, z którym doszło jedynie do pocałunków, nic więcej. To również bolało i mnie, i męża. To była dla nas wielka trauma. Dla mnie oczywiście dopiero wtedy, kiedy minęło zauroczenie i zrozumiałam swój błąd. To było wiele lat temu, ale pamiętam moje tłumaczenie. Przecież do niczego nie doszło, to tylko pocałunek. Do dzisiaj nie wiem, jak mam to potraktować w swoim sumieniu. Chociaż mój spowiednik uspokoił mnie, że nie warto niszczyć czegoś tak pięknego jak małżeństwo, czymś tak błahym jak pocałunek. Pozdrawiam serdecznie. I tak słowo miłe dla nas.
ale oczywiście nie ma sensu wracać do tego codziennie i rozpamiętywać, co to było, tak? Natomiast trzeba to jednoznacznie osądzić. Czy chciałabym, żeby żona mojego syna tylko się całowała z innym mężczyzną? Jeżeli nie, to muszę jednoznacznie uznać, było to złe, była to zdrada, choć nie tak fizyczna, cielesna, ale jakaś tam zdrada. I w związku z tym trzeba za to przeprosić, poprosić o wybaczenie i do tego nie wracać, tak jak mówiłem, przy takich zadach, nazwijmy to prawdziwych zadach, tak? Bo to też jest coś, czego ja mam takie ostre widzenie niewierności. Niewierność to jest zachowanie moje takie, które byłoby precyzyjniej. Zachowuje się jakoś wobec kobiety. Jeżeli zachowałbym się tak samo, gdyby patrzyła żona, nie jestem niewierny. Jeżeli zachowuję się tak, dlatego, że żona nie widzi, to już jest niewierność. Gdybym stał mąż obok, prawdopodobnie pani nie całowałaby się z tym mężczyzną, w związku z tym był to rodzaj niewierności już, prawda? I mówię, trzeba za to przeprosić, trzeba to nazwać po imieniu, powiedzieć, że to było złe, po to, żeby chociaż wychowywanym dzieciom nie przekazać, no wiecie, tam takie drobne pocałunki, to nic takiego, to nie przejmujcie się, możecie takie rzeczy uprawiać, tak? No, wiadomo, że zaczyna się od rzeczy drobnych, a kończy się dramatycznie, czego zwykle się nie planuje na początku. Więc tyle może tak na krótko. Jednoznacznie mieć stanowisko, że było to złe, jeżeli nie było wyraźnego przeproszenia, przeprosić, prosić o wybaczenie i nie wracać do tego nigdy, traktować jako nauczkę, do której nie można się nawet. Witamy Radio Maryja. Dobrze. Paweł z Poznania. Witamy. Jesteśmy z żoną 35. rocznicę ślubu mieliśmy parę dni temu. Gratulujemy. I właśnie dziękujemy. Taką chciałem poruszyć takie, no mam receptę, jak można pomóc, żeby być wierny. Bo mam nasze małżeństwo jest wierne. Mianowicie już parę miesięcy po ślubie prosiłem i proszę do dzisiaj Pana Boga o wielką miłość, mając nie tylko na myśli miłość małżeńską, ale jako taką Bożą miłość, prawdziwą do wszystkich ludzi. I też poprosiłem, ale z wielką wiarą Pana Boga, mając na myśli nie tylko sprawy małżeńskie, ale ogólnie, że jeżeli miałbym w życiu przyszłym popełnić jakiś ciężki grzech, to gorąco go proszę, żeby zabrał mnie z tego świata, zanim bym go popełnił. Żeby nie doszło do takiej sytuacji. Cały czas mam świadomość mojej prośby, no i też właśnie o podejście do kobiet, że kobiety wyczuwają we mnie tą wiarę, bo wtedy chodziłem godnie do kościoła, na mszy, a od 30 iluś lat codziennie przyjmuję Pana Jezusa. No i od początku małżeństwa zawsze starałem się, żeby chociaż ta godzina modlitwy wieczorem była, no teraz jest dużo więcej. Tak nieustannie w ciągu dnia się dużo modlę. I właśnie... Tak? Oj, coś się chyba urwało. Także recepta... No oczywiście recepta jest najlepsza z możliwych. Przybliżyć się do Pana Boga. No bardzo jeszcze powiesił taki toporek nad głową i to może jest potrzebne, żebyśmy przynajmniej jakimiś myślami nie uciekali na niebezpieczne tereny. A tak poważnie mówiąc, oczywiście, jeżeli się wyposażymy w łaskę i mamy autentyczne pragnienie, nazywając po imieniu własnej świętości, to można przeżyć się bardzo pięknie, wiernie i szczęśliwie i obyśmy o tym chcieli marzyć, tak? Problemem wielu ludzi w dzisiejszym świecie jest to, że marzą o różnego rodzaju łajdactwach, bo świat im mówił, że łajdactwa są fajne. A trzeba wierzyć i wiedzieć, nie wierzyć, wiedzieć, że fajna jest świętość i nie ma większego szczęścia na ziemi. Na ziemi, jak bycie świętym, czyli życie w zgodzie z tym, jaki jestem naprawdę, jakim Pan Bóg mnie stworzył. Prawda? Oczywiście to są słowa, które wielu skwituje, że to jest oszołomstwo i tak dalej, że nie znam życia, nie wiem, na czym radość polega. Ja już wiem o życiu i nie oddam nigdy wartości głębokich za cenę jakiejś naskórkowej, powierzchownej przyjemności. Słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kogo witamy? Ja chciałem tylko takie świadectwo dać. Nie wiem, czy
akurat będzie odnośnie tematu, ale 10 lat jestem po rozwodzie. Właśnie jako ostatni dowiedziałem się, że żona mnie zdradza. Co prawda wypierała się tego, ale później wyszła za mąż za tego mężczyznę. Przy tym mieliśmy 4 dzieci, znaczy mamy 4 dzieci. No powiem tak szczerze, że no, na początku byłem w szoku, no bo pożyliśmy zgraną rodzinę, bardzo wierzącą, wszyscy po prostu bardzo chętnie nas odwiedzali. Później tak jakby z tym problemem zostałem sam, ponieważ rodzina, żony, czyli też siostry, tak, zakonali to. Tutaj pomógł mi właśnie jeden kapłan, z którym szczerze sobie porozmawiałem. Częsta modlitwa, Eucharystia. Mimo, że już ponad 10 lat jestem sam, ale gdzieś w świadomości mam to, że to była okazja, że mogłem to życie ułożyć z inną kobietą. Wszyscy to tak znajomi tak jakby to akceptowali. Ale gdzieś podświadomie wiedziałem, że żyjąc tak na stałe z jakąś z inną kobietą, to jednak cały czas będę żonę zdradzał. Chociaż może mówię, no to w dzisiejszych czasach to takie się wydaje dziwne i niektórzy uważają, że nawet takie opinie, że jest to normalny, mówię, to co ty, zobacz, ona cię zdradziła i sobie żyje, a ty sam jesteś. Tak właśnie myślę, że wierność sakramentowi małżeństwa jest dla mnie najważniejsza. To jak kiedyś stanę przed Bogiem i znam relacje właśnie ze swojego życia. Dlatego a zobaczyłem żonie dosyć szybko, bo wiedziałem, że właśnie żyję po tak długim czasie. Ale myślę, że tak po ludzku to jest może niemożliwe, ale myślę, że z Bogiem to wszystko w życiu jest możliwe. To tyle chciałem powiedzieć. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Bardzo Panu dziękujemy za piękne świadectwo. One są, takie świadectwa są bardzo potrzebne. Poważne traktowanie przysięgi małżeńskiej, niezależnie od tego, czy druga strona wypełnia przysięgę, czy nie. Tak. I tutaj namawiam na osoby, które są w takiej sytuacji, na lekturę książki Ile warta jest Twoja obrączka? To jest autorstwo pani Anny Jednej. I tam jest wiele świadectw i właśnie piękne takie pokazanie przemiany człowieka zdradzonego, zostawionego. Prawda? W tym wypadku kobieta zdradzona jest zostawiona z dziećmi. I no, człowiek jest istotą wyższą i może wypełnić przysięgę dla siebie niekorzystną, może wypełnić przysięgę, mimo że druga strona nie wypełniła, to jednocześnie trzeba pokazać, że małżeństwo jest ryzykowną karierą, bo nie da się go wygrać w pojedynkę, ale wierność przysiędze można w pojedynkę zachować. I znam ludzi, którzy latami, dziesięcioleciami modlą się za po ludzku niemożliwy powrót współmożonka. No. Być może on nie nastąpi, ale modlą się za niego i trwają w czystości pojedynczo, bo przecież mają męża czy żonę gdzieś tam pogubionego. Tak? Katakumby świętego Kalixta. Na stronę sychar.org, sychar przez CH, pisane tam są właśnie grupy wsparcia dla tego rodzaju osób, które chcą być wierne. Jeszcze jedno słówko, powiedział Pan takie znamienne zdanie, że wszyscy mówią, że w dzisiejszych czasach. Otóż dzisiejsze czasy, jeżeli chodzi o naturę człowieka, są identyczne jak 10 tysięcy lat temu. Tak? Naturę człowieka. Pan Bóg nas stworzył jakimiś. Jeżeli On dał przykazanie nie cudzołóż, to ono